Rozpoczęły się już prace przygotowawcze związane z rozebraniem kładki dla pieszych na ulicy Słowiańskiej. Modernizacja ruszy pełną parą już 2 listopada. Przy podporach, najbardziej przy lewej, tam nastąpi również rozbiórka powierzchni kładki. Następnie 2 listopada zostanie od godziny 18 zamknięta ulica Słowiańska. Kładka zostanie zdjęta i położona na tej części jezdni bliżej parku. Patrząc od strony ulicy Kosynierów Gdyńskich, będzie to lewa strona. Tak potrwa przez 2 tygodnie. W tym czasie kładka zostanie rozłożona na części i wywieziona. Tak jak większość tego typu inwestycji, modernizacja i nasadzenie nowej kładki wiązać się będą z utrudnieniami w ruchu drogowym nawet na okres kilku tygodni. Będą problemy z ruchem na jezdni. Przez te 2 tygodnie tylko jedna część będzie czynna ulicy Słowiańskiej. Po tych 2 tygodniach przez krótki okres będzie moment nakładania kładki już gotowej, przywiezionej w całości na podpory, które będą odpowiednio przystosowane, także możemy się spodziewać, że całość się zakończy w drugiej połowie listopada. Koszt inwestycji to około 1 milion złotych.